STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Maciek, napracowałeś się dzisiaj bardzo mocno w środku pola. Był to mecz drużyn, które potrzebują punktów i drużyn, które ewidentnie chciały ten mecz wygrać. No tak, na pewno przyjeżdżaliśmy tutaj po 3 punkty i chcieliśmy wygrać ten mecz. Myślę, że w pierwszej połowie trochę nerwowości z naszej strony, głupio stracona bramka. No ale myślę, że w drugiej połowie każdy widział, że chcieliśmy ten mecz wygrać i byliśmy, myślę, zdecydowanie lepszą drużyną i mogliśmy zdobyć te 3 punkty. Szkoda. Pracujemy dalej i chcemy wygrać u siebie. Trener podkreślał, że ta końcówka meczu, może nie tyle końcówka, ale już ta druga część drugiej połowy, która wyglądała już naprawdę dobrze, były stwarzane sytuacje, było dużo gry, dużo biegania. To jest, świadczy o tym, że dobrze wykonaliście tę pracę podczas przerwy reprezentacyjnej i to jest to, od czego będzie... Czego będzie od Was dalej wymagał? No tak, zdecydowanie warto było popracować te 2 tygodnie i dobrze, że mieliśmy te 2 tygodnie na ciężką pracę i myślę, każdy widział, że są tego jakieś tam już efekty i myślę, że te efekty zobaczymy za tydzień, za 2, za 3 i będziemy grali zdecydowanie lepiej, tak jak właśnie w tej drugiej połowie. Do najbliższego meczu kilka dni, jest jeszcze okazja do tego popracować. Nie udało się kompletu punktów zgarnąć z drużyną z dołu tabeli, może uda się z góry. No tak, każdy mecz gramy o 3 punkty i tutaj nie ma co mówić, z kim gramy, gdzie gramy, czy u siebie, czy na wyjeździe. Każdy mecz gramy o zwycięstwo od początku sezonu i do końca tak będzie, że będziemy zawsze walczyli o zwycięstwo. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.